Główna siedziba w Stanach jeszcze inwestuje, czy tam w przemysł tytoniowy, czy w przemysł zbrojeniowy, i na tym teraz zarabiają pieniądze. No ja na przykład osobiście usłyszałam, że jestem opętana, kiedy powiedziałam, że chcę się rozwieść z moim mężem. No i u świadków też zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś kogoś molestował. I kiedy zaczęłam przyznawać się do tego, że choruję na depresję i że chodzę do lekarza psychiatry po leki, no to zaczęłam słyszeć, że mam słabą wiarę, zdarzali się hojni ludzie byli tacy bracia, którzy mieli więcej i naprawdę pomagali innym i sobie myślisz, jak to ta osoba? ta osoba jest namaszczona? no chyba nie, chyba jest jakaś niepełna jakiś wariat, jakaś psychiczna Alfa stój! Ja! Alfa stój! Brawo, na no i co się dzieje? co się dzieje? druga idzie. Nie wszyscy Daj lajka, komentarz i suba. Dla ciebie to tylko chwila, a dzięki temu nasz kanał się rozwija. Witamy w części drugiej. Kto nie widział pierwszej, niech żałuje. Link będzie w opisie. W pierwszej części powiedziałaś dwa razy: odniosłaś się do końca świata, który. W który wierzą świadkowie Jehowy. Mhm. Ale tych końców świata chyba trochę już było i chyba trochę ma być. To jak to z tym końcem świata jest? Nie jest jeden? No nie, no nie jest jeden. Przecież wiadomo, że yy, yy, tak zwane światło, zrozumienie pisma się zmienia, więc końce świata też się zmieniają. Yy, było tam parę dat, teraz ci z pamięci ich nie przytoczę, bo aż tak się w to nie, nie wgłębiałam. Ale wiem, że yy, było mówione, że w 1914 Miał być taki koniec świata, że coś się wydarzy na Ziemi, takiego znaczącego. Ale trafiliście wtedy. Wydarzyło się. Wydarzyło się. się. No, Świadkowie chyba się nie mylili. Coś, nie, może nie był koniec świata, ale jednak jakiś przełom dla świata był. No nie da się ukryć. E, więc oni gdzieś tam sobie wyliczyli na podstawie różnych rzeczy, że po prostu coś się wydarzy. I, I ciężko mi powiedzieć, na ile to jest biblijne, na ile to jest zaczerpnięte gdzieś z jakiejś tam z Egiptu, bo opinie są podzielone na ten, na ten temat. No, ale oni przeczuwali, że będzie koniec. No końca nie było. No i od tamtego momentu, kiedy już po raz kolejny wyliczona data okazała się nieprawdziwa. Albo inaczej bezskuteczna, może lepsze słowo, to tamtego czasu już nie, świadkowie nie wyliczają konkretnych dat. No bo nikt nie chce mierzyć się ponownie z fiaskiem. Tak więc pod, podejrzewam, że już nigdy więcej nie usłyszycie o konkretnych datach. Po prostu jest mówione, że to będzie niebawem, ale to niebawem nie wiadomo kiedy, bo u Boga inaczej czas się liczy, inaczej u ludzi. Ale to będzie tak, jak jest nie wiem, w Biblii napisane, że będą cztery jeźdźce apokalipsy, czy sami nie wiedzą świadkowie, jak to będzie wyglądało? Znaczy, jakiś tam zarys ym, tego końca będzie, jest znany na podstawie właśnie księgi objawienia bo tam jest Księga Apokalipsy, to się nazywa w, w wielu bibliach, e, więc tam jest jakieś spojrzenie na ten temat. I świadkowie też wierzą w tych czterech jeźdźców, że przyjdzie głód, zaraza, śmierć I to, i to wszystko, co przyjdzie sprawi właśnie, że będzie ten ostatni jeździec, który jest śmiercią. E, więc jest, jest tak wierzone, tylko że nie wiadomo, kiedy to się wydarzy. No ale świadkowie tego tak mocno wyczekują, że w każdej jakiejś sytuacji na świecie, która się dzieje, wyszukują oznak właśnie końca świata. Więc jak przyszła pandemia koronawirusa, to też była taka myśl, że o, albo to jakiś jeździec, właśnie śmierć, która nadchodzi i zgarni wielkie żniwa, albo to jakieś, jakieś inne, ale też że to na pewno jest już koniec, bo to przecież jest tak to tak zabójcze jest, że nie, nie ma opcji. No, ale no po COVID przeszedł głód, bo jest od, od czasów COVID-u. Od, y, jest przecież duży problem z dostawą jedzenia, jedzenie mocno podrożało I, i tutaj jest kolejny taki jeździec, którego mogą dopatrywać się świadkowie, że ojejku, teraz są takie problemy z jedzeniem, z żywnością, si się słyszy się, że, no, że, że zbiory będą kiepskie w tym roku na przykład, nie? I mimo wszystko, że nie określają konkretnej daty, cały czas żyją w tym czekaniu na koniec i wszędzie starają się dostrzec jakieś symptomy. No dobra, ale to... Świadkowie czekają na koniec świata, a o ile się nie mylę, to dość mała pula jest osób, które wejdą do nieba. Czy się mylę? Tam jest chyba mowa o 140 tysiącach? 144 tysiącach. To wygląda generalnie tak, yy, czym się w dużej mierze różnią świadkowie od innych chrześcijańskich religii, yy, wyz wyznań w Polsce. No, przeważnie wyznania katolickie wierzą, że wszyscy zmarli pójdą do nieba. A u świadków wygląda to trochę inaczej, i akurat to ma podstawy biblijne, że wierzą, że z martwych wstanie, będzie na ziemi, że na ziemi będzie ten raj, nie w niebie. Ale w co jeszcze wierzą? Wierzą, że wyznaczona grupa osób, właśnie te 144 tysiące, to są osoby, które zostały wybrane przez Jezusa Ducha Świętego, które będą um, współkrólować w niebie razem z Jezusem. Czyli są dwie nadzieje. Dla takich szeregowych świadków nadzieja na ziemi raj na ziemi, a dla tych wybrańców będzie współkrólowanie ze w niebie. I tak. I to jest konkretna liczba osób. Ciężko powiedzieć, ile osób już poszło do nieba, bo nie wiemy na przestrzeni tych wieków, ile już było namaszczonych tym Duchem Świętym. No i to też brzmi tak trochę szalenie, że no, że jak wybrane osoby, jak w ogóle poznać, że ktoś jest wybrany, to brzmi szalenie po prostu. No właśnie, jak poznać, że ktoś jest wybrany, bo jest coś takiego, że chyba niektórzy Świadkowie Jehowy, oni sami w sobie dopatrują jakby tego ducha, że ten duch ich wskazał i oni chyba mogą robić rzeczy, których nie mogą robić tacy szeregowi Świadkowie Jehowy, czyli tam przyjmować ciało i krew, tak? Taka osoba ponoć, ja nie doświadczyłam namaszczenia, więc nie wiem, tylko z tego, co słyszałam, że osoba, która jest namaszczona i która będzie miała nadzieję na życie w niebie, że ona w środku siebie czuje, że ma wewnętrzne przekonanie, że ona tam po prostu będzie z Jezusem, że ona jest stworzona do, do życia w niebie. Ona to po prostu czuje. I ciężko powiedzieć, jak to się objawia, bo osoby namaszczone przeważnie nie opowiadają o tym, jak one to odczuwały. Jest to owiane tajemnicą. I faktycznie takie osoby, jako jedyne, mogą spożywać, mówisz ciało i krew. Chodzi o, o ten. Przaśny chleb i wino, które Jezus powiedział na swojej wieczerzy ostatniej, żeby spożywać. No to u świadków wygląda tak, że tylko te osoby namaszczone mogą spożywać ten chleb i wino. Że tylko ci namaszczeni mogą. Bo Jezus kazał to robić wybrańcom, apostołom, a nie wszystkim zborownikom. Więc to znaczy, że to jest tylko dla wybranych osób. Ograniczona pula ludzi, ale skąd jest ta liczba 144 tysiące? Ta liczba wynika też z księgi Apokalipsy, z księgi objawienia. Tam była mowa o tym, że z Jezusem właśnie będą zasiadać na tronach będzie 144 tysiące. Jak tam dokładnie brzmiał ten werset, nie pamiętam, ale no, jest mowa po prostu o tych 144 tysiącach. I taka była interpretacja świadków, że tu chodzi właśnie o takie osoby namaszczone. Można się z tym kłócić, czy nie. No, bibliści mają różne, różne zdanie na ten temat, ale nie słyszałam, żeby ktokolwiek uważał, że to będzie, będą jakieś wybrane osoby z innej religii. A jeżeli mamy teraz taką hipotetyczną sytuację, że te 144 tysiące osób już jest w niebie, to co zresztą na Ziemi? No właśnie. Nie mają czego szukać. Dokładnie, dlatego to jest bardzo taki temat dla mnie zabawny, po prostu zabawny. Bo nie da się tego obliczyć, nie wiemy, czy właśnie już Bóg nie skompletował. Jeśli Bóg chciał powołać tyle osób, to kto wie, może na przestrzeni tych wieków, odkąd, odkąd istnieje ludzkość, może już są skompletowani ci ludzie. Więc ciężko, ciężko, powiedzieć. Ale o czym chciałam powiedzieć w kwestii tych namaszczonych osób, bo to jest też ciekawe, um, wydaje się, że takie osoby powinny być otaczane jakimś szacunkiem. Że o, że ta osoba będzie z Jezusem w niebie. Że tak powinno być, bo to będzie ktoś ważny kiedyś. Jeśli chodzi o, o królestwo niebieskie i o raj. Ale często osoby, które są namaszczone są e, tak i wytykane palcami, i patrzy się na nich jak na osoby niespełna rozumu. Bo e, nagle widzisz kogoś w swoim zborze, kto spożywa chleb i wino, i sobie myślisz, jak to ta osoba? Ta osoba jest namaszczona? No chyba nie, chyba jest jakaś niepełna, jakiś wariat, jakaś psychiczna. Więc ja tak słyszałam o wielu namaszczonych osobach, a na przestrzeni mojego życia, czterech poznałam ludzi. I o tych czterech, o każdym z nich, słyszałam, że ta osoba jest chyba jakaś psychiczna, że sobie ubzdurała, że jest namaszczona. Więc to jest śmieszne, że oni wzajemnie jakby wierzą w tych pomazańców, a jednocześnie jakby nie wiem, krytykują innych pomazańców, jeśli, oni, jeśli są takimi, to jest. Nie potrafię tego zrozumieć. Bo jeśli chodzi o tych pomazańców, to oni wybierają się sami. To oni czują wewnętrznie. To może inni, którzy nie czują takiego nie wiem jak to na, powiem powołania. czegoś powołania, być może im zazdroszczą i wiesz, chcą w jakiś sposób umniejszyć temu wszystkiemu. Tak jest taka opcja, że to może być jakaś taka zazdrość. No i często jest tak, że jednak jak jesteśmy z kimś w jednym zboże no to widzimy wady tej osoby, podchodzimy do tej osoby krytyczniej. Więc jak wiemy, że ktoś, nie wiem, dubie w nosie i potem sobie myślimy, nie, on ma wejść do nieba, no to nie, halo, to jest coś nie tak, nie? Albo ta osoba, yy, nie wiem, jąka się, powiedzmy, że my widzimy po prostu wady tej osoby i nam jest przyziemne ciężko... Wady, przyziemne tak, wady. Tak, i nam jest ciężko uwierzyć, że ta osoba gdzieś w głębi może być naprawdę, nie wiem, uduchowiona, czy, czy mogłaby być wybrana. No ale jak zobaczymy sobie, jakich ludzi wybierał Jezus, Maluczkich, że tak powiem. Ludzi takich, którzy nie byli jakoś specjalnie znaczący dla, dla świata. Rybaku, byli rybakami. Celników. Dokładnie. Kim był Szaweł? On był chyba też był złym człowiekiem później. Przyjął mi Paweł, z tego co pamiętam. Tak. Więc y, którym ciężko jest uwierzyć, że jakiś taki zwykły brat, który ma jakieś tam swoje grzeszki za, za uszami, że on może być namaszczony. Ale prawda jest taka właśnie, że Jezus naprawdę różnych ludzi dobierał sobie. I i to nie muszą być ludzie perfekcyjni. Bo Jezus widzi coś więcej, niż widział. Coś więcej niż tylko wady człowieka. Widział serce. I chyba z tego się bierze takie niezrozumienie tych, tych osób, tych namaszczonych, że są traktowani jako psychiczni. Tak, tylko że Jezus dobierał sobie sam. Tak. A oni sami się wybierają. No, sami się wybierają. Czują to właśnie, tutaj nie ma co jakby mm, ich osądzać, ja tak uważam. Dlatego, że ja nie wiem, czy ta osoba to czuje, czy tak faktycznie jest, czy miała jakieś objawienie, bo ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. I ja wychodzę z takiego założenia, że w sumie to nie jest moja sprawa, bo i tak Bóg ostatecznie osądzi, i nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Tak, to prawda. Są jakieś rzeczy takie fajne w świadkach Jehowy? Hmm. Fajne rzeczy w Światach Jehowy. Tak, służba przy wózku. <grymne> Nie, to tak pół żartem, nie? Bo tak to było spoko. Fajne rzeczy w Światach Jehowy, to fajną rzeczą serio jest, jak je należysz do nich i otaczają cię ludzie, którzy chcą z tą przebywać, z tą być i wspierać cię, ale tylko jak tam jesteś. Ale pomijając to, czujesz się częścią jakiejś społeczności i to jest fajne. To jest bardzo fajne. Co jest jeszcze fajnego? Dla mnie fajnego. Dla mnie było fajne to, że mimo postępującego świata i tych wszystkich zmian społecznych, kulturowych, to jednak nadal mówi się na przykład o tym, by no, ubierać się skromnie, nie pokazywać za dużo. Nawet jak masz jakiś majątek, to nie pokazuj go, bo po co? Kobiety, że powinny ubierać się skromnie. No tutaj mogą być opinie podzielone, ale dla mnie akurat to jest fajne, bo. Jak sobie wyobrażam, to raz taniej mojej córki wolałabym, żeby ubierała się skromniej, niż pokazywała piersi i tyłki, jak, jak obecnie robią niektóre dziewczyny. To jest kwestia osobista. Ja uważam, że to jest fajne takie właśnie życie, takie skromniejsze, że nawet jak masz coś, to po prostu to żyj skromnie. Co jest jeszcze fajnego? Fajne jest to, że jak już tam należysz do zboru, to w sumie gdziekolwiek pojedziesz na świecie. Znajdziesz zbór świadków Jehowy, od razu jesteś traktowany jak najlepszy przyjaciel i zawsze znajdziesz jakieś schronienie, bo oni dbają o swoich. Więc gdziekolwiek pojedziesz, będąc świadkiem, znajdziesz ludzi, którzy ci pomogą, innych braci. I jeszcze jedną rzeczą, która była bardzo fajna, to było to, że będąc tam, poznałam mnóstwo ludzi, tak naprawdę z różnych kręgów społecznych. Bo tam należą ludzie, i którzy są. Zajmują się jakimiś takimi przyziemnymi sprawami. Ale też są ludzie, którzy są zamożni. I świadkowie właśnie skupiają w sobie w tym momencie taki podział, jakby zanika podział klasowy, bo wszyscy są sobie równi. Jak już spotykają się w zborze. I to też jest takie, to było też spoko. Ale wydaje mi się, że w każdej po prostu religii tak jest. Bo jak poznałam później różne inne zbory, takie biblijne, to też nie, nie czuć było Jakiejś takiej nie czuć było, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, i że traktujemy się bez góry wzajemnie. Tylko że jakoś tak na równi było wypośrodkowane. A to nie jest tak, że to jest wypośrodkowane, jak powiedziałaś, tylko w momencie, kiedy te osoby się spotykają, a później już jest to rozwarstwienie społeczne, czy może jest tak, że osoby, które są zamożniejsze, w jakiś sposób starają się pomóc tym mm. osobom mniej zamożnym? Tutaj jest już kwestia po prostu samego człowieka, bo nie da się powiedzieć, że, że każdy każdemu pomagał finansowo. Każdy ma też swoje zmartwienia finansowe. Ale zdarzali się hojni ludzie. Byli tacy bracia, którzy mieli więcej i naprawdę pomagali innym. Poprzez na przykład dawanie pracy, kiedy mieli swoją firmę. Pomagali też zborowi w ten sposób, że na przykład przekazali budynek czy ziemię pod budowę sali królestwa, żeby mogli się spotykać. Więc były takie osoby, które faktycznie mm, chciały też pomagać finansowo innym. Ale no... Nie wiem, nie wiem, co jeszcze wam powiedzieć w tym temacie. Zdarzały się takie osoby. No ale takie osoby to zdarzają się nawet ateiści. Tak, tak, tak. To prawda. Wszędzie zdarzają się takie osoby. Właśnie kwestia tego, jakim się jest człowiekiem, już pomijając kwestie religijne. Jesteśmy przy pieniądzach. To czy... Jest coś takiego, że Wy nie wiem, macie obowiązek przekazywania jakichś pieniędzy na organizację? Czy w ogóle z czego to się utrzymuje? Cała organizacja Świadków Jehowy oficjalnie utrzymuje się z dobrowolnych datków. Więc to nie jest tak, że jest jakaś kwota, którą musisz miesięcznie płacić, stała kwota, jakiś taki abonament czy subskrypcja, tylko każdy jest zachęcany, żeby dawał tyle, ile może dać. Niektórzy wrzucą złotówkę do takiej skrzyneczki na pieniądze, inni wrzucą 100 złotych. I to jest jakby nikt nie jest kontrolowany, ile kto wrzuci pieniędzy. No a bracia czują na sobie, bracia zborownicy, czują na sobie jednak jakiś taki obowiązek utrzymania sali, bo trzeba zapłacić media, zapłacić czynsz. Więc dość chętnie wrzucają jakieś tam pieniążki do, do skrzynki na pieniądze, na, na datki. No ale tak jak mówię, to nie jest przymus. Oczywiście są zachęty, żeby to robić, no bo żyjemy w świecie, gdzie musimy się jakoś utrzymać i musimy utrzymać nasz kościół. Więc, więc jak najbardziej coś takiego istnieje. No ale tak, jak mówię, oficjalnie świadkowie utrzymują się z dobrowolnych datków. Ale to nie jest jedyny sposób, w, w jaki się utrzymują. Z różnych opracowań wiemy, że główna siedziba w Stanach jeszcze inwestuje, czy tam w przemysł tytoniowy, czy w przemysł zbrojeniowy i na tym też zarabiają pieniądze. Bo są współinwestorami w różne projekty tego typu. Więc ma, mają różne, różne źródło dochodu, szczerze mówiąc. Ale co chciałam tutaj zaznaczyć, że świadkowie Jehowy nie dostają pieniędzy za dołączenie się do świadków, bo wiele plotek takich do nadal krąży, że, że jak się przyłączysz, dostaniesz jakieś pieniądze. Nie dostają pieniędzy za chodzenie po domach, to jest wolontariat. Więc w sumie z punktu widzenia świadka, to świadek ma więcej wydatków niż niż powinien. Powiedziałeś, że Świadkowie Jehowy utrzymują się po części z przemysłu tytoniowego i zbrojeniowego. Tak. Tak, A to nie jest nic złego? Wiesz. Yy, to jest złego, tylko że Świadkowie Jehowy, oprócz tego, że są yy, związkiem religijnym, są też korporacją, są też firmą, która jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. To trochę tak, jakby papież finansował wojny. A tak nie jest? <laughs> znaczy no może tutaj jest... ten Pius, który był Za, za czasów to... Hitlera To być może miał tą coś z tym wspólnego Ale teraz nie wiem, nie sądzę No teraz może papież nie, Czy kościół nie inwestuje pieniędzy w wojnę Ale jednak Kropią i dają błogosławieństwo Danej stronie tak? Jak masz wojsko, które idzie na wojnę To przychodzi ksiądz, kropi i daje namaszczenie Więc w jakiś sposób popiera Ale nie zarabia Ciężko powiedzieć. Każdy pogrzeb takiej osoby, która zginie na wojnie, jest opłacony jeszcze w kościele przecież. No chyba, że w ten sposób. Ale tak, to, jest... znaczy, to taki pośredni, tak żartuję teraz, nie? Nie dokładają się oficjalnie. No świadkowie, u świadków też się o tym nie mówi. Wielu świadków nie wie, że organizacja ich jest też korporacją. I nie potrafią w to uwierzyć. Ale w internecie jest wszystko na ten temat, bo to są organizacje, które tam ubiorą udział w przetargach jakichś oficjalnych. I to jest wszystko w internecie. W pierwszej części pokazaliśmy kilka książek, które są nakazane. A czy są jakieś książki, które są zakazane? Szczerze mówiąc, oficjalnie nie ma zakazanych książek. A ja też czytałem, że oficjalnie nie ma zakazanych książek. Tak, oficjalnie nie ma zakazanych książek, ale zakazane książki istnieją. Jedną z najpopularniejszych zakazanych książek, i nie mówię o Biblii Szatana, chociaż takowa Biblia istnieje. Ale najgorszą książką, jaka może być dla świadka, to jest Kryzys Sumienia. I jest to książka zakazana, niepolecana. Jak jakiś brat u drugiego zobaczy taką książkę w domu, to jest od razu wielki problem. Bo to jest książka napisana przez człowieka, który zasiadał w ciele kierowniczym, w tym najwyższym w Ameryce. I on mówił o swoich doświadczeniach, jak to wszystko wyglądało od kuchni, cała ta organizacja. Więc to jest książka, która ujawnia całkowicie prawdę na temat świadków. I to jest książka numer jeden, zakazana. Kolejne zakazane książki, to wiadomo, to są wszystkie materiały, które tworzą byli świadkowie Jehowy. Wszystkie materiały są zakazane. Nawet jeśli świadek Jehowy mówiłby o Bogu, nie o świadkach, ten były świadek, jeśli ja teraz byłabym kaznodzieją, to moje materiały o Biblii są zakazane. Ten podcast też będzie zakazany? Tak, bo jestem byłym świadkiem Jehowy i jestem najgorszym złem tego świata. Jestem byłym świadkiem Jehowy, który o tym mówi. I to jest jeszcze gorsze. Okej, okay, to mamy książki. A jest coś takiego, bo też mówiliśmy wcześniej o. Na samym początku, w pierwszej części, rozmawialiśmy trochę o urodzinach. Czy są jakieś święta, których jakby nie wolno obchodzić, są zakazane? Na przykład urodziny? Nawet ułatwię sprawę. Bo w sumie jest tylko jedno święto, które można obchodzić u świadków. Tylko jedno. Jest to wieczerza pańska. To jest świętowanie, upamiętnienie śmierci Jezusa. To jest jedyne święto, które świadkowie uważają za biblijne, które powinno się obchodzić, które można obchodzić. Urodziny są zakazane całkowicie, imieniny też już nie mówiąc o innych jakichś takich świeckich walentynki i tak dalej. To jest to jest świeckie, to jest złe. No, z urodzinami jest też taki problem, że świadkowie to interpretują w ten sposób, że gdzieś tam w Biblii. Była taka sytuacja z urodzinami, że ktoś kogoś zamordował na tych urodzinach. Dlatego te urodziny są złe. I drugi fragment, który jest przeciwko urodzinom w Biblii, jest taki, że, że, że wolę iść do domu, gdzie się smucą, niż radują. Czy lepszy jest dzień Twojej śmierci niż dzień Twoich urodzin? No i to już od razu jest wielka interpretacja tego, że urodziny są złe. Może dlatego lepszy jest dzień śmierci niż urodzin, bo jeżeli wierzymy w pójście do nieba, to tutaj jest tylko jakiś przystanek, a ten dzień śmierci jest takim naszym szczęśliwym dniem, kiedy znajdujemy się po prostu w niebie. No, można to interpretować w różny sposób, ale nie widzę tu interpretacji związanej po prostu ze świętowaniem urodzin. Ja osobiście ten fragment interpretuję tak, że dzień śmierci jest lepszy, dlatego że przeszliśmy całą naszą drogę wierząc w Boga, czyjąc dobro, trzymając się jego zasad. I teraz można o nas powiedzieć, że czegoś dokonaliśmy. Bo jak się urodzimy, to nie mamy żadnych dokonań. Ja to tak interpretuję, że po prostu jesteśmy, umieramy z dużym doświadczeniem i z całą drogą, którą przeszliśmy. I to jest wtedy takie, możemy być dumni z naszego dnia śmierci. A jak, jesteśmy, jak się urodzimy, to tak nie za bardzo. No, w każdym razie osobiście uważam, że urodziny nie są niczym złym. I dzieci chyba jakoś świętowały swoje dni, nie wiadomo czy urodzin, czy imieniny, ale jakieś świętowały. I jakoś to nie było wtedy złe. A są jakieś na przykład, nie wiem, szkoły, do których nie, mo nie może pójść świadek Jechowy, albo zawód, którego taki członek organizacji nie może wykonywać? No na pewno nie byłoby stosownym, żeby pójść do szkoły katolickiej. <laughs> to jest tak, pół żartem, pół serio, ale tak jest. Szkoła wojskowa odpada, bo, bo wiadomo, że yy, świadkowie Jehowy są jednocześnie pacyfistami, więc nie, nie angażują się w sprawy wojny. Barze coś chcesz dopytać? Chciałem powiedzieć, znaczy chciałem tezę postawić, że chwilę temu powiedziałaś, że świadkowie Jehowy współfinansują przemysł zbrojny. Tak, ale to się tym się zajmuje góra świadków. Tak, okay, naprawdę na czyli, szczycie. Czyli co wolno wojewodzie. Tak, świadko, świadkowie w zborach, oni przeważnie nie wiedzą. Nie wiedzą, jak działa góra. Więc y, żyją w swojej niewiedzy i, i nie, nie mają nawet świadomości tego, że y, ich zbór, nasze znaczy ich niezbór ich wyznanie jest równocześnie korporacją, która robi swoje inwestycje i nie wiedzą, w co inwestują więc jakby nie są niczemu winni, że nie wiedzą. Ale no, jeśli chodzi właśnie o te szkoły, wracając, no to odpadają takie szkoły, które mogą być nieprzenoszące chlubę Bogu. Więc, więc ta szkoła wojskowa to odpada na, na bank. Katolickie na bank. Jeśli chodzi o studia, no to tutaj już jest większy zakres, bo mm, to jest związane z jakimś tam przyszłym zawodem. E, ogółem z, nie zachęca się młodych siadków Jehowy, żeby szli na studia. Bo studia pochłaniają Twój czas, który mógłbyś przeznaczyć Bogu i zborowi. E, studia Studia sprawiają, że obracasz się znowu w towarzystwie. Studia uczą myślenia niekiedy. Więc to jest, za, to jest raczej um, niepotrzebne, żeby człowiek się rozwijał i myślał za dużo. No i przede wszystkim to, że to jest mnóstwo czasu spędzonego z ludźmi spoza zboru, bo studia niektóre zajmują 10 godzin dziennie, czasem na przykład taka medycyna. I, i to jest większe ryzyko, że ta osoba po prostu gdzieś tam odpłynie sobie do złego towarzystwa, złego. złego. Tak, towarzystwa. Więc studia nie są w ogóle polecane, był taki moment, że były odradzane studia prawnicze na przykład. Potem znowu były, byli zachęcani bracia do studiów prawniczych, bo organizacja by na tym skorzystała. Bo muszą mieć też swoich prawników w swoich zasobach. Ale jakieś takie inne odradzane zawody? To nie wiem. To nie wiem. Po prostu jest odradzane studiowanie, ale jak już do zboru przyjdzie ktoś wykształcony to starają się wykorzystać raczej jego umiejętności i wykształcenie, żeby im się to też czegoś przydało. Na przykład, jak siostra jest pielęgniarką z zawodu, no to może usługiwać sobie na kongresie jako tam pomoc taka, w razie jakby coś się stało. Więc jakby wykorzystują nabyte umiejętności i zawody na swoją korzyść. A czy to prawda, że świadkowie muszą ograniczyć swój udział w życiu publicznym tak bardzo mocno? Czyli chodzi mi o to, że nie mogą być na niektórych stanowiskach politycznych, albo w ogóle być może nie mogą być na żadnych? Świadkowie Jehowy w ogóle nie mogą e, angażować się w politykę. Na jakimkolwiek szczeblu. Bo e, polityka jest związana z tym światem, z rzeczami przyziemnego życia. A świadkowie wierzą, że ten świat jest zarządzany przez szatana. No i że trzeba być neutralnym politycznie, no bo też. No, Jezus był neutralny politycznie i wierzył w Królestwo Boże. I oni, dla nich, ich, ich wybranym rządem jest Królestwo Boże, więc nie chcą angażować się w żadną politykę na Ziemi. Tak wierzą. Czy to jest słuszne, czy nie, to, to, to każdy odpowie sobie sam. Nie chodzą też na, na głosowanie. W ogóle nie, nie głosują ani na prezydenta, ani na lokalnych jakichś radnych. Nic takiego. Totalnie się nie chcą mieszać w życie polityczne. A nie ma w Zborze jakichś wyborów? Wyborów na nie wiem, Czy to jest po prostu awans sukcesywny, czy są jakieś wybory na kogoś? Nie, nie ma. W zborze nie ma wyborów na kogoś. To jest. jest, jak, jest już, jak jest już na przykład to grono starszych, no to oni sobie tam gdzieś dostrzegą w kimś, jakiś potencjał na jakiegoś sługę, czy na przyszłego starszego. I kierują tą osobą. To nie jest tak, że. Dobra, moi drodzy, to kto zostanie starszym? Mamy do wyboru trzech ludzi. Ręka do góry, nie. Są czasem takie wybory dokonywane, ale w innych kwestiach. Typu, że na przykład kochani zborownicy, chcemy zakupić klimatyzację do zboru, to będzie kosztować tyle i tyle, kto jest za, kto jest przeciw. Akurat tylko takie są wybory. Ale nie ma wyboru, jeśli chodzi o, o ludzi takich politycznych, jakby w zborze. Że, że w to nie ingerują zborownicy, czy ktoś zostanie starszym, czy, czy jakimś innym członkiem. Ale to może iść po, po takiej linii, żebym teraz dobrze powiedział. Kumoterskiej. Tak, tak. Kumoterstwo, takie kumpel, kumplostwo, to się nazywa, tak? Mhm, kumplostwo? Tak. Moim zdaniem istnieje. W sensie byłam w kilku zborach i w niektórych nie było tego widać, bo w każdym zborze są inni ludzie, ale był taki jeden zbór, gdzie ja miałam wrażenie, że faktycznie to grono starszych to są sami kumple. Jeden drugiego kryje z jakimiś tam, nie wiem, jeden miał działalność i nie odprowadzał podatków. Jak taka osoba być, ma być starszym przykładem dla zboru, nie? Ale drugi tak, nie będziemy o tym mówić, nie? Ale jakbyś ty nie odprowadzał podatków, był ścigany przez komornika i przez urząd, to uwierz mi, miałbyś rozmowę na ten temat. No ale w każdym razie, jest takie kumpelstwo, oczywiście, i wiadomo, że jak jest grono starszych i jakiegoś brata lubią bardziej, no to oczywiście, że zrobią wszystko, żeby ten brat kiedyś został tym starszym, nie? Żeby mieć swoje zaufane grono do zarządzania zborem. Ale tak jest wszędzie, w sensie, w każdej religii tak jest i w każdej jakiejś organizacji, po prostu zwykłej, jakiejś społecznej. Umiejętności są mniej ważne niż znajomości, ale to chyba tak naturalnie w życiu mamy z tym do czynienia na co dzień. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze, czy to prawda, bo gdzieś znalazłem informację, że jeżeli mamy sytuację sporną, to potrzeba. A dwóch świadków, do, żeby rozstrzygnąć sytuację sporną. Ogółem, jak się pojawia jakaś y, sytuacja sporna, albo ktoś ci zawinił z czymś się nie zgadzasz, no tak, pójdziesz sam do starszych, samemu, i powiesz: No, bracie, wydarzyło się tak, nie wiem, że brat Marian pożyczył na mnie pieniądze i nie chce mi oddać. No i bracia tego nie potraktują poważnie, bo ani nie masz na to papierka, ani nie masz drugiego świadka. Więc tak. Musisz, jest, jest taka zasada dwóch świadków. Jeśli masz jakiś problem, jeśli coś się dzieje, musisz mieć dwóch świadków. A jak na przykład ktoś molestuje dzieci, to jakim cudem ma mieć dwóch świadków? To jest bardzo słuszne, słuszne pytanie, bo jednak y, molestowanie kogokolwiek, czy dziecka, czy drugiej osoby dorosłej, to jest rzecz, która raczej nie dzieje się grupowo ani przy świadkach. To jest coś, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, gdzieś w ukryciu. I niestety były takie sytuacje, no w każdej religii się zdarzają takie sytuacje. No i u świadków też zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś kogoś molestował. I faktycznie był taki problem, że trzymając się tej, tego prawa, zasady dwóch świadków, no takie osoby nie dostawały pomocy, nie były brane na poważnie, sprawa była zamiatana pod dywan. No i o takich sytuacjach też mogliśmy słyszeć na przestrzeni paru lat bo pamiętam, że jak jeszcze byłam świadkiem, to też była sytuacja na przykład takiej Eweliny, pamiętam nazwiska. Ona sądziła się z ojcem, który był świadkiem, bo on akurat ją molestował. I też był problem, no nikt nie chciał wierzyć, nie? I też nie dostała żadnej pomocy, jak była, jak była dzieckiem i, i też starsi wiedzieli, co się dzieje. To jest bardzo... Ja uważam, że zasada dwóch świadków nie jest złą zasadą, ale ale właśnie w tej sytuacji konkretnej, kiedy nie ma jak mieć dwóch świadków, no to wydaje mi się, że nawet Bóg czy Jezus podeszliby do tego bardziej indywidualnie. A to może wtedy wystarczy poszukać sprawiedliwości w takim normalnym sądzie. Tak, tak. Tak byłoby najbardziej słusznie, żeby poszukać pomocy poza. Tylko pierwszą rzeczą, jaką robi świadek jechowy, to szuka pomocy u starszych. Bo to starsi zarządzają zborem, i tak jest też polecane, żeby pójść do starszych, żeby dowiedzieć się, czy możemy ugasić ten, ten problem już na początku. ale w takim momencie, że się nie da, jakby nic działać, no to faktycznie, czy rodzice jakiegoś skrzywdzonego dziecka, czy dorosła osoba, która zaznała jakiegoś molestowania, powinna pójść, nie wiem, na policję, do sądu, do psychologa o tym porozmawiać. Tylko tu pojawia się problem mmm, takiej. Ciągłej manipulacji, w której żyją świadkowie, że ich życie polega na tym, żeby nie przynosić ujmy imieniu Bożemu i nie przynosić ujmy zborowi. Więc, jakby taka osoba poszła gdzieś do psychologa o tym powiedziała, poszłaby do sądu i, i, i walczyła o sprawiedliwość, to w jakim świetle to stawiałoby zbór i całe to wyznanie. I to jest problem. A to nie większym problemem jest to, że większą ujmę przynosi osoba dopuszczająca się takich rzeczy? Tak, to przynosi ujmę, ale taka osoba przeważnie jest wtedy odsuwana. Od, albo zmienia zbór, albo jest odsuwana od pewnych swoich przywilejów, jeśli ma. I raczej osobę wtedy pokrzywdzoną zaleca się, żeby, raczej, żeby nie szła z tym nigdzie. Bo właśnie, bo przyniesie ujmę. I nieważne, że ktoś tam coś nabroił, to bardziej ofiara staje się kimś, kto może stanowić zagrożenie do zboru. Jehowie wierzą w Jehowego. Jehowego dobrze odmieniam? W Jehowę. W, Jehowę. w Boga Jehowa. W kogo jeszcze wierzą, a kogo odrzucają? Hmm. Czym się różnią Świadkowie Jehowy pod względem wiary w Boga od innych chrześcijańskich religii? No, Świadkowie Jehowy nie wierzą w trójce. Wierzą, że jest Bóg, jako Bóg naczelny i że Jezus Chrystus jest Jego Synem ale że Jezus nie jest Bogiem, że jest sobie Duch Święty jako taka moc sprawcza Boża. I jeszcze duża różnica jest taka, że Maria była tylko Matką Jezusa, a nie była Matką Boską i nie powinna być jakoś specjalnie czczona. I to jest, wydaje mi się, bardzo duża różnica, bo jednak w klasycznej religii została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Tak, i była jeszcze uznana, że była wieczną dziewicą, co, tak, co nie jest prawdą. Więc, Bo Maria ma, miała jeszcze swoje dzieci, według Biblii. E, więc no, ten kult Marii nie jest w ogóle. Nie ma go w ogóle, a jest znowu widoczny w niektórych e, kościołach chrześcijańskich. Tutaj akurat nie. Więc to jest, to jest ta różnica. No i to przede wszystkim, że nie ma wiary w Trójcę. Że, że, że Bóg, Jezus i Duch Święty to są inne postacie. Wręcz Duch Święty nie jest postacią to jest tylko moc. Moc Boża. To tak trochę jak w islamie, tam też jest Jezus, ale on jest uznawany za proroka, a nie za syna Bożego. I co mm -hmm. ciekawe, w Koranie imię Jezus pojawia się częściej niż Mahomet. No, w Biblii też Jezus został nazwany największym z proroków, ale no jednocześnie jest uznawany za syna Bożego. A jaka jest prawda, to nie wiemy. No tak, ale tam też było, że Abraham i tak dalej, oni zapowiadali przyjście proroka, którym będzie Jezus, Syn Boży. To też jest jakby druga kwestia. No. To czemu Środkowie Jehowy nazywani są sektą, skoro po dość długiej rozmowie nie odniósłbym wrażenia, że to jest jakaś taka sekta. Znaczy sekta to jest też bardzo, bardzo mocne słowo i Oficjalnie nie są sektą, tylko są związkiem wyznaniowym. Ale co można powiedzieć, yy, bazując na różnych opracowaniach psychologów, którzy zajmują się badaniem sekt, no to jest to, że jednak jakieś tam znamiona. Yy, Sekciarstwa mają, tak? Jakieś tam znamiona po prostu mają. Na przykład takie, jedno z tych największych znamion jest to, że pierwsze, jest jakiś przywódca. U świadków nie ma przywódcy, którego się ślepo słucha, bo jest ich kilku. Jest to ciało kierownicze. I tutaj jest to, że oni uważają, że duch ich prowadzi, duch święty, i że nawet jeśli ty czegoś nie rozumiesz, musisz ślepo się temu podporządkować. Więc to jest jakby, że jest jakiś lider. To akurat lider równa się ciało kierownicze. Drugie jest otoczenie cię miłością, pomocą w celach takich, żebyś ty tam został. I tak jest. Z początku, jak się interesujesz nimi, otaczają cię miłością, wielkim zainteresowaniem, ale jak już zostajesz tym świadkiem, to jakby ich zainteresowanie mija, bo oni okazują to wielkie zainteresowanie osobom, które chcą do siebie przyciągnąć. Trzecie jest to, że masz duży dylemat, czy możesz w ogóle stamtąd odejść. Jak odejdziesz, tracisz wszystko. Tracisz przyjaciół, tracisz rodzinę, tracisz wsparcie i. To jest bardzo dotkliwe. To jest przemoc po prostu e, psychiczna, stosowana na osobach, które chcą odejść. I tak też często robią sekty, że jak, się, jak, się, jak odchodzisz, to mówią, już nigdy nie możesz wrócić. No, do siatków można wrócić, ale samo to, w jaki sposób traktuje się osoby, które odchodzą, to jest też takie strasznie manipulujące. No i chyba te trzy rzeczy są dla mnie takie znamienne. Właśnie, jakiś przywódca? to akurat rozszerzony na kilka osób i ślepe zapatrzenie w niego. Ten love bombing to otaczanie miłością e, aż dołączysz, ale ładnie to brzmi. Love tak, bombing, nie. tak, A, bo potem mówię, brzmi. jak odchodzisz, to oni już tak mocno nie interesują się tobą. Interesują się bardziej ile godzin zrobisz w służbie, niż e, żebyś czuł się dobrze <grym> z nimi. No i to, że właśnie jak odejdziesz, to masz bardzo duże konsekwencje i dużo osób boi się odejść, bo boją się, że stracą rodziny. I przyjaciół? No to skoro jesteś im przy rodzinie i przyjaciółach, powiedziałaś już, że jakby no, masz kontakt z, z mamą i tak dalej, ale czy masz jakiś taki kontakt z osobami, które zostały jeszcze w tej organizacji? Z, nie mam żadnego kontaktu z osobami, z którymi ja się kumplowałam czy przyjaźniłam. Nie mam kompletnie żadnego. A chciałabyś? Są osoby, za którymi tęsknię, które, z którymi. Mogą prowadzić fajne rozmowy, też takie dość duchowe, przy których czułam, że to jest pozbawione tego napływu świadkowego, że po prostu oni wierzą i za takimi osobami tęsknię. Raz miałam sytuację, że spotkałam koleżankę, która chyba zapomniała, że jestem wykluczona, że ja odeszłam. I jak spotkałyśmy się po latach, gdzieś tam przypadkiem w markecie, to gadałyśmy godzinę i nie było tematu, czy jestem, czy nie. Po prostu widać było, że ona też się cieszy z, ze mnie. Z mojego towarzystwa, z tego, że mnie widzi. I to było, to było super, ale ja wiem, że nie mam szans, żeby z nią odbudować takiej relacji, jak miałam kiedyś. To był przypadek po prostu, że ona dała się ponieść takim emocją, że mnie widzi, ale normalnie raczej by ze mną nie rozmawiała. Pogadaliśmy już o wielu tematach, ale intrygują mnie jeszcze kwestia chorób psychicznych. Jak to wygląda u świadków Jehowy, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia związane z głową? Wygląda to w ten sposób. Przynajmniej za moich czasów tak wyglądało, kiedy ja byłam świadkiem. No to nie było też znowu tak, tak dawno. Ja chorowałam na depresję od 14 roku życia. I kiedy zaczęłam przyznawać się do tego, że choruję na depresję i że chodzę do lekarza psychiatry po leki, no to zaczęłam słyszeć, że mam słabą wiarę, że straciłam błogosławieństwo Boże. Jakby mnie obwiniano za to, że mam depresję, i że na pewno jakbym starała się bardziej, to byłoby lepiej. W sensie. Jakbym więcej udzielała się w służbie, więcej dla Boga, to na pewno byłoby mi lepiej. To jest takie niefajne. Wydaje mi się, że jednak w, po tych 10 latach czy 7, do, do samej depresji jest już lepsze podejście, ale, bo, bo depresja jest taka bardziej popularna już, znormalizowana, powiedzmy. Ale jest jeszcze szereg innych chorób. Jest schizofrenia, y choroba afektywna doubiegunowa. I takie osoby mimo wszystko na pewno słyszą, że. Że ich wiara jest za mała, dlatego zachorowali. Nie daj Boże, od niektórych, co bardziej życzliwych, mogą usłyszeć zapewne, że są opętani. No ja na przykład osobiście usłyszałam, że jestem opętana, kiedy powiedziałam, że chcę się rozwieść z moim mężem. Oboje byliśmy świadkami Jehowy. I wtedy usłyszałam od kilku osób, że jestem opętana. To, to skoro w takiej kwestii jestem opętana, co dopiero w chorobach. grubo, tak. Szczerze no tak, grubo. Dobra, ale to jeżeli mamy choroby psychiczne, to powiedziałaś, że jakby to jest w jakiś sposób napiętnowane, ale czy osobom, które mają takie zaburzenia, ktoś próbuje pomóc? Jeżeli taka osoba, załóżmy, chce pójść do psychologa, psychiatry, czy to jest nawet, nie wiem, zabraniane? Y nie, nie jest to zabraniane. Można iść do psychologa, y psychiatry, a na ale nadal... Świadek Jechowy musi pamiętać, że nie może powiedzieć o wszystkim. Nie może powiedzieć, na przykład, czy zaznał jakieś krzywdy ze strony kogoś ze zboru, no bo to by przynosiło ujmę znowu imieniu Bożemu i zborowi. Więc no jak ja osobiście chodziłam na terapię, to ja się bałam o pewnych rzeczach powiedzieć, bo niektóre rzeczy były mocno związane z życiem zborowym i wiedziałam, że jak na przykład na takiej terapii grupowej powiem coś złego o zborze, no, to inni ludzie będą sobie myśleć, że wszyscy świadkowie ochowy są źli. Ale w tym momencie bałam się po prostu e, mówić. I, I prawda jest taka, że przez to, że, świad że taki świadek nie może mówić o wszystkim, o tym, że boli go coś w związku z, życiu, e, z życiem zborowym, nie może pójść dalej w terapii. Więc mimo tego, że szło się do zaufanej osoby, i tak nie można było się w pełni otworzyć. No właśnie, jaki jest sens chodzenia na terapię, skoro nie możesz mówić o tym, co cię trapi. Tak, dokładnie. Jak świadkowie Jehowy podchodzą do jakby społeczności LGBT? No, akurat dobrze jest to włączone w choroby psychiczne. To nie jest choroba psychiczna, żeby nie było też, nie chce być źle zrozumiana. Ale faktycznie większość świadków Jehowy uważa, że bycie homoseksualistą, czy biseksualnym, czy osobą, która czuje, że ma inną płeć niż biologiczną, uważają to za odstępstwo od normy, za chorobę i że to powinno się leczyć. Więc świadkowie ochowy uznają właśnie te odchyły według nich za, za choroby, e, ale nie zabraniają takim osobom być w zborze. Tylko, że te osoby mają pewne ograniczenia. Na przykład, osoba, która jest po korekcie płci, e, jeśli była biologicznie mężczyzną ta osoba, a teraz jest biologicznie kobietą, no to taka osoba nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Pełnoprawnego u nich, takiego zborowego, no bo to nie jest. Według nich prawdziwa kobieta. Albo jeśli kiedyś osoba była kobietą biologicznie, a została mężczyzną z wyboru, z tego, że czuła, że jest mężczyzną, no to taki brat nie może zostać bratem starszym, bo nie jest prawdziwym mężczyzną. Więc takie osoby są dopuszczone do życia zborowego, ale są mocno ograniczane i w jakiś sposób no, są piętnowane przez to, że nie mogą jakby. Nie mogą robić tego samego co inni. Nie mogą mieć takich samych przywilejów, jakby chcieli się rozwijać. Osoby homoseksualne, no mówi się, że zabraniane jest bi według Biblii, żeby mężczyzna kładł się z mężczyzną. Czyli zabroniona jest miłość fizyczna, ale jeśli ktoś czuje się homoseksualny, to nie jest nic złego, jeśli tylko to czuje. Ale jak zacznie to praktykować, czyli jeśli brat zacznie spotykać się z innym bratem, no to to już jest grzech. Ale jeśli wewnątrz to zostawi dla siebie, to jest OK. Tak, tak to wygląda. Więc nie, nie jest łatwo, nie są takie osoby totalnie odrzucane, ale jednak jest nauczane, że one muszą się zmienić, żeby podobać się Bogu, żeby dostąpić tego życia wiecznego. To chyba najwyższy czas, żebyśmy powoli przychodzili do pytań od widzów, bo też ich kilka mamy. Jasne, no tam było parę pytań. No. To co, zaczynamy? No dajesz. W klasie szkoły średniej miałem dwie dziewczyny, które należały do świadków Jechowy, i obie wyszły za mąż bardzo wcześnie. To przypadek, czy na przykład, będąc świadkiem Jechowy, nie można mieć partnera, mieszkać z nim lub sypiać? Tak, tak, to nie był przypadek. U świadków Jechowy, wspólne zamieszkanie przed ślubem, jak i interakcje intymne są całkowicie zakazane, bo wspólne zamieszkanie zaczyna się dopiero po ślubie. Więc to jest dość, dość częsta tendencja. Że młode osoby wychodzą szybko za mąż, dlatego, że to jest. Tylko w ten sposób mogą realizować swoje potrzeby i tylko w ten sposób mogą, jakby, rozpocząć takie życie intymne. Yy... Więc takie młode osoby chodzą nabuzowane, pełne hormonów, biorą ślub. No potem nie dziwota, że się ludzie rozstają, no bo jak ich kierują tylko instynkty nimi, ale tak, tak. Szybko biorą ślub, żeby móc po prostu. Życia każda inna para? To muszą wziąć ślub. Taka jest prawda. Kurde, to może warto by było po prostu, wiesz, coś z tym zrobić, żeby oni mieli dłuższy czas na zastanowienie się? Yy, no tak, no, są zachęcani młodzi, żeby spotykali się w grupach, w grupach osób. Czy jak chodzą ze sobą do służby tej kaznodziejskiej, żeby też się poznawali przy okazji. No i, i tyle, no ale jesteśmy tylko ludźmi, więc. Możemy bardzo hamować jakieś swoje instynkty czy, czy hormony, zwłaszcza jak się jest nastoletnią osobą 18-19 lat, no ale no ma się jakieś tam swoje potrzeby. Czy gdy na przykład rodzice z dziećmi są w tej sekcie, to gdy odejdą po osiągnięciu pełnoletności, rodzina się od nich odcina? No tak, no tak jak mówiliśmy wcześniej, że ktokolwiek się odejdzie, to się rodzina odcina. W sensie, czy masz 19 lat i odejdziesz, czy masz... 30, to i taki mechanizm jest ten sam, że odcinają się od Ciebie. Mimo tego, że jesteś ich dzieckiem. Czy Świadkowie Jehowy wierzą w duszę, czy wierzą w reinkarnację? Y, tutaj na pewno można powiedzieć, że Świadkowie Jehowy nie wierzą w reinkarnację, bo nie wierzą w coś takiego, że dusza odradza się potem czy w kimś innym, czy w zwierzęciu, czy w człowieku. Y, wierzą, że dusza to jest po prostu człowiek. Że człowiek jest duszą żyjącą i jak człowiek umiera, to umiera też dusza. Reinkarnacja, z tego co ja się orientuje, to też chyba nie jest nic dobrego. Tak, Wydaje mi się, że ludzie jakby chcą w to wierzyć, że ich grzechy zostaną wybaczone i tak dalej, gdzieś tam powtórnie przyjdą na ziemię, ale to chyba też nie jest nic dobrego z tego co się orientuje. No w religii chrześcijańskiej to nawet nie miało sensu. No ale ty właśnie mówię o tym, o buddyzmie. To co, kolejne pytanie. Czy Jehowi uważają się za lepszych od innych i nimi gardzą? I tutaj można powiedzieć i tak, i nie. Z jednej strony uważają się za lepszych od innych, bo jednak oni uważają, że tylko ich wyznanie, ich religia jest prawdziwa i wybrana przez Boga i ta właściwa. Więc to już uważanie takiej rzeczy już sprawia, że wszyscy inni są gorsi. Mimo tego, że nie mówią, że gardzą innymi, to mówienie. Że o, moja religia jest jedyna prawdziwa, jedyna przez Boga wybrana, już sprawia kurczę, że wszystko inne jest gorsze. Eee, więc nie mówi się o tym oficjalnie, ale widać to jakby w czynach, jak to funkcjonuje. Tak samo pogardzanie innymi. No, generalnie musisz mieć szacunek do tych ludzi, do których idziesz i głosisz, i chcesz ich przyciągnąć. Ale mimo wszystko, zawsze między sobą świadkowie, jak rozmawiają o ludziach spoza, Zboru, mówią o nich światusy. Taki to jest pogardliwe stwierdzenie. Ktoś jest światusem. I tak się mówi. Jednak ma się jakąś taką pogardę. I ktoś może zaprzeczać, ale wywyższanie się, że jest się jedyną religią prawdziwą i mówienie o innych osobach, że na pewno zginą i są światusami i, i są, nie wiem, w rękach szatana, no to sorry, ale to jest pogardzanie innymi. No bo wcześniej też powiedziałeś, że jakby ten świat jest światem złym jest zarządzany przez szatana. Tak uważają świadkowie. I w sumie, jakby nie było, no ten świat nie jest jakoś super ekstra fajny, ale to nie znaczy, że każdy człowiek musi być zły, prawda? Tak, ale nawet każdy, jeżeli, to nawet chyba nie chodzi o czegoś, coś takiego dużego, żeby każdy czynił dobro po prostu, nie wiem, na po, powiat, województwo, czy cały kraj, tylko czynił dobro nawet w takim swoim, nawet gronie domu, czy, czy jakiejś małej miejscowości. To też... Przyczyniałoby się to do czegoś dobrego. Dokładnie. Czy Biblia jest fikcją literacką? Ojku, to jest, to jest chyba najtrudniejsze pytanie z tej listy dla mnie. Bo ja, gdy odeszłam już od świadków, to ja miałam taki, można powiedzieć, kryzys, kryzys religijny. I ja sama zaczęłam zastanawiać się, w co ja mam wierzyć. I. Trzeba było zacząć od Biblii. Czy Biblia jest w ogóle prawdziwa, czy taką po prostu książeczką? I jest mnóstwo materiałów różnych też naukowców na ten temat. I się przekomarzają jedni z drugimi, że to jest tylko książka napisana przez ludzi, a inni pokazują dowody na to, że to jest faktycznie księga natchniona. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Więc ja nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest fikcja, czy nie. Bo ja już sama gubię się w tych wszystkich argumentach naukowych. I, ale, ale jedną rzecz, którą mogę powiedzieć na temat Biblii, to jest to, że nieważne, czy jest natchniona, czy jest tylko książką zwykłą, to na pewno można z niej wynieść dużo dobrego na swoje życie. Dużo fajnych zasad, dużo fajnych przysłów, zwłaszcza Nowy Testament, jest taki. mocno Chrystusowy, a Chrystus, nawet jeśli nie był prorokiem ani Bogiem, ani Synem Boga, jeśli bo każdy może podważać, to nie można powiedzieć tego. Że był złym człowiekiem, Jezus był dobrym człowiekiem, więc naprawdę z Biblii można się dużo nauczyć, nawet jeśli jest to książka. I chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy część drugą. Jeszcze takie, może jedno pytanie na sam koniec. Mhm. Czy jest coś, co nakłoniłoby Cię do powrotu do tej organizacji? Ojejku, <średziny> to jest ciekawe pytanie. Nie. Nic by mnie nie nakłoniło do powrotu. Nic. W takim razie kończymy. Dzięki wielkie za rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, kto nie widział części pierwszej będzie w opisie. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i cieszę się, że mogłam opowiedzieć, jak to wyglądało u mnie.